Przygotowana woda z cytrynką i z imbirem. Wczoraj wróciliśmy bardzo późno, o 23:30, między innymi z powodu zakupów. No i trafił do nas taki piękny czajnik DeLonghi Brillante, który już od jakiegoś czasu mi się podobał. A że nasz poprzedni wymagał wymiany, no to zdecydowaliśmy się na zakup tego modelu. I on kosztował 239 zł dokładnie w sklepie Euro, TV Euro AGD. No i niestety czas wziąć się za ogarnięcie, bo trochę bałaganu się zrobiło, wróciłam z kościoła, więc zaraz biorę się właśnie za sprzątanie tutaj w salonie. Wczoraj zrobiłam to w sypialni. Zaparzyłam w międzyczasie też herbatę. I tu wam pokażę, kupiłam wczoraj też cukierki na choinkę. Takie dzwoneczki. Są jakieś wiśnie chyba w czekoladzie, tutaj pomarańczowe i nasze chyba ulubione pistacjowe. No i wzięłam też ulubione cukierki Elena, czyli kokosowe Jamajki.
przygotowałam jest na portalu kominkowym na girlandę, która też dzisiaj się tutaj pojawi. Jeszcze muszę umyć tutaj podłogę, zanim ubierzemy choinkę, to już zrobiłam właśnie miejsce pod choinkę. No i trzeba w końcu zmienić też plakaty na bardziej zimowe, ale zrobię to już, to wszystko zrobię po obiedzie, bo właśnie mam obiad na gazie. Chciałam otwierać to wielkie pudło, jak już będzie ubrana choinka, ale stwierdziłam, że chyba się tutaj z tą choinką i z tym ogromnym pudłem nie zmieszczę. Więc zanim ubierzemy choinkę, pokażę, co skrywa właśnie to pudełko. A jest to powód, dla którego pojechaliśmy wczoraj na zakupy, główny powód, bo trudno było dostać ten sprzęt online. A jest to robot kuchenny marki Bosch. Tu po kolei będę sobie otwierać elementy. Na początek widzę, że jest osłonka na misę, która umożliwia wrzucanie rzeczy, dodatkowych składników w trakcie pracy, ale chroni jednocześnie przed ochlapaniem wszystkiego wokół. Wyciskarka do cytrusów. Oczywiście mamy instrukcję bardzo grubą. On jest bardzo lekki, jest to tworzywo sztuczne. Tutaj mamy też taki element jak maszynka do mielenia mięsa. To jest chyba do maszynki, do ubijania tego sytuacji. Do ubijania mięsa. No nie jestem pewna, co to jest za nakładka. To jest do siekania. Wygląda właśnie jak malakser. I robot jest takiej pięknej biało-srebrnej barwy. Ten robot występuje w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o te elementy. Oczywiście można je też z tego, co czytałam, dokupić. Jak również różne są tutaj kombinacje kolorystyczne. I w zależności od tego też czasami, jaki kolor wybieramy, można dopłacić. Tego jeszcze nie rozpracowałam, ale tu mamy jeszcze
torbę z akcesoriami dodatkowymi. Tak, tutaj jeszcze dodatkowymi. No, w sumie bez tego nie będziemy pracować, bo tutaj mamy hak do zamiatania ciasta. Tu jest ubijaczka. I to jeszcze jedna konsórka chyba też do mieszania. Ciasto z kolei. Bardzo fajne. I tutaj mamy jeszcze ostrze do laksera. Jeszcze są przystawki. Więc tak ten zestaw się prezentuje. Można właśnie dokupić jeszcze dodatkowe części, tak jak na przykład dostawkę do robienia lodów, czy dodatkową misę z tworzywa sztucznego, czy też inne elementy. Także jeśli ktoś potrzebuje, to w sklepie Bosch, ale i przez EuroATV też można na pewno, z tego co sprawdzałam, takie elementy dokupić. Muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć na temat tego robota, że w końcu mąż spełnił swoją obietnicę i kupił mi 4,5 roku po ślubie prezent poślubny. I choinka już rozstawiona, tutaj też już dwa obrazy zmienione na zimowe, ale stwierdziliśmy, że jednak jutro ją ubierzemy, czyli w poniedziałek po pracy, bo już jest po 19, a trzeba jeszcze zjeść kolację, no i trochę odpocząć przed całym tygodniem prac. To jeszcze za chwilę rozłożę sobie girlandę, bo już przynieśliśmy pudła z ozdobami z piwnicy. Była odkurzona, umyta, no ale po rozłożeniu choinki też jeszcze tutaj popadały igły. Także jeszcze sobie odkurzę. Jutro pewnie też trzeba będzie to zrobić po nałożeniu ozdób. I tu właśnie czekają te pudła. Podpisane bombki, łańcuchy i inne dekoracje. Ja ci chodziłam w takim domowym czarnym stroju, ale skarpety świąteczne. Mikołaje. Czas jeszcze na kalendarz adwentowy i dzisiaj mamy do otworzenia dwa okienka. Musimy zobaczyć, co skrywa dziewiątka i dziesiątka, bo wczoraj zapomnieliśmy. Nie mieliśmy czasu. No nie mieliśmy czasu tak naprawdę, bo w sumie cały dzień praktycznie byliśmy poza domem. I co to jest? Penseta. Tak, od razu mam dziesiątkę otwierać? Tak, od razu otwórz dziesiątkę. To jest. Home Oj, spa. Tu. Co to jest? Żel pod prysznic. O. No dobra. Dobra, u mnie teraz najpierw dziewiąteczka. Gumka do włosów w pięknym czerwonym kolorze, idealna na święta. I dziesiątka. O, tu jest jakaś odżywka do paznokci. To jest nie odżywka, tylko to jest top na lakier. Nie mogę pokazać, co przywieźliśmy z wczorajszych zakupów na prezenty, ale pokażę, co kupiłam dla siebie akurat w Empiku. Jeśli chodzi o książki, było akurat kilka promocji. 40% chyba przy posiadaniu Empik Premium, ale też chyba 4 za 3.
jeśli chodzi o książki. Ja kupiłam, kupiliśmy dwie książki, ale ja kupiłam jedną akurat dla siebie też. Najnowszą książkę Katarzyny Nosowskiej, Nie mylić z miłością. Ciekawa jestem, jak ta książka wypadnie, bo też dwie wcześniejsze pani Nosowskiej też książki czytałam. I wzięłam też kalendarz na kolejny rok. Kalendarz z motywem muminków. I kalendarz kosztował 39,99. Książka 49,99. Oczywiście po tej promocji z Empik Premium było trochę taniej. Kupiłam też jeansy, ale nie będę może tego pokazywać. Natomiast wrócę tutaj do tej bombki z jarmarku bożonarodzeniowego. Piękna bombka w kształcie dziadka do orzechów i to prezent mikołajkowy, który dostaliśmy od mamy Alana. I właśnie dobrze, że jednak jutro ubieramy choinkę, dlatego że muszę tutaj do tej bombki i też do tej, którą przywieźliśmy z Gdańska, przymocować jeszcze wstążeczki i również do cukierków, żeby też powiesić je na choinkę. A co mój mąż robi przez pół dnia? Albo i dłużej? Składa przez 3 tygodnie. 3 tygodnie? Składa inserty do gier.